Mogliśmy dziś usłyszeć fragment z Księgi Daniela, który jest tytułowany najczęściej jako o Zuzannie albo o Zuzannie i dwóch starcach. Sprawa jest taka, że ona dotyczy funkcjonowania sądownictwa. Jest tu bowiem przykład dwóch sędziów, którzy się sprzeniewierzają uczciwości, które ich obowiązuje. Z tekstu dowiadujemy się, że wykorzystywali swoje stanowiska do tego, żeby kobiety przymuszać do współżycia z nimi, ponieważ grozili tym kobietom, że zostaną oskarżone i skazane. Zuzanna jest osobą, która się im postawiła, jak mówimy. Uznała, że jest niewinna i wolała przyjąć karę i śmierć, a nie zgodzić się na to, co jest niezgodne z jej sumieniem. Ratuje ją Daniel, który przeprowadza sąd według zasad obowiązujących w sądzie. Każe przesłuchać tych dwóch, którzy ją oskarżyli, jako właśnie oskarżycieli, a on staje się sędzią. Obowiązuje w prawie bowiem zasada taka, że można kogoś skazać tylko i wyłącznie na podstawie zgodnego świadectwa co najmniej dwóch świadków. Nie wystarczy jeden i świadectwo takie, które da się sprowadzić do sprzeczności dwóch zeznań, w ogóle upada także. Słynne jest to pytanie, pod jakim drzewem miałoby dojść do przestępstwa, o które jest oskarżona Zuzanna. Każdy z nich odpowiada, wymieniając inną nazwę drzewa, i to już wystarcza do tego, żeby obalić cały dowód. To wszystko odczytujemy w tygodniu, w którym dotykamy już męki pańskiej. Ten tekst oczywiście odnosi się do niesprawiedliwego sądzenia i skazania Jezusa. Także występowali w jego procesie fałszywi świadkowie, którzy byli przygotowani, a jednak podczas przepytywania zaprzeczyli sobie. Składali wykluczające się zeznanie, wykluczające całe oskarżenie. A jednak mimo tego przewodniczący tego zespołu sędziowskiego, stojący na czele Sanhedrynu, sięgnął po środek pozaprocesowy. Wezwał Jezusa do złożenia przysięgi. Nie wolno tego było. I na podstawie tego, co Jezus powiedział, Jezus został skazany. Nie za te winy, które zostały mu przedstawione w tym procesie. Pamiętajmy o tych wszystkich sprawach, grzechach, cierpiących, którzy poprzedzili mękę Jezusa i z którymi Jezus się łączy, biorąc na siebie grzechy całego świata, także tych, którzy niesprawiedliwie sądzą i umierając dla zbawienia każdego człowieka. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą.